Cześć! Dzisiaj mamy dla Was 10 rzeczy, których nie wiecie o Anglii. Zaczynamy! Świnki skarbonki zostały wymyślone w Anglii. W dawnych czasach w Anglii trzymano pieniądze w glinianych słoikach. Staroangielskie słowo na glinę to pig. Przez to, że brzmi ono prawie jak pig, czyli świnia, Anglicy zaczęli mówić na swoje gliniane słoiki piggy bank, czyli świnka skarbonka. Istnieje wiele teorii na to, skąd wzięła się dzisiejsza nazwa Londynu. Wszystkie zgadzają się jednak, że ewoluowała ona z innych podobnych nazw. Zanim dotarli tutaj Rzymianie, lokalne plemiona nazywały to miejsce Plovonida, co w przedceltyckim dialekcie znaczy płynąca rzeka. Celtowie zmienili tę nazwę na Lovonidolin, co później zmieniono na Londinium. Przez następne lata nazwa nie przestawała ewoluować. Jej kolejne iteracje to Ludenwik oraz Ludenburg. Europa ma 51 państw. Gdyby Londyn był 52 krajem, byłby 45 według powierzchni, 22 według populacji i 7 według ilości odwiedzających go turystów. W sprawie 32 tysiącami zaprzysiężonych policjantów, Londyn miałby armię porównywalną z Portugalią. Język francuski był językiem urzędowym przez prawie 300 lat całej Anglii. Od 1066 roku do 1362. Dzięki swojemu kształtowi i relatywnie małym rozmiarom wyspy, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz w Anglii, zawsze jesteś mniej niż 112 km od morza. Anglia, Zjednoczone Królestwo i Wielka Brytania to nie to samo. Anglia to tylko jeden kraj, który jest małą częścią wyspy. Wielka Brytania to cała wyspa bez Irlandii Północnej, a Zjednoczone Królestwo to Anglia, Szkocja, Walia i Północna Irlandia. Szacuje się, że rocznie Londyńczycy gubią około 80 tysięcy parasoli. W całym londyńskim metrze Biuro Rzeczy Znalezionych otrzymuje rocznie 19,5 tysiąca telefonów, 11,5 tysiąca par okularów i 11 tysięcy kart kredytowych. Anglia jest uważana za kraj z najgorszym jedzeniem na świecie. Co ciekawe, Anglicy nie mają swojego tradycyjnego jedzenia. Clayton jest znany z dwóch rzeczy: ryba z frytkami oraz curry. Pierwsze danie wymyślił żydowski imigrant, a drugie oczywiście jest indyjskie. Mają jednak coś, czego nie ma w Europie. Mianowicie mięsne ciasta. Wyobraźcie sobie taki polski niedzielny obiad, a teraz wyobraźcie sobie ten sam obiad, ale w cieście. Anglia była stroną w najkrótszej wojnie w historii świata. W 1896 roku Anglia wypowiedziała wojnę Zanzibarowi, który poddał się po 38 minutach. Brytyjczycy wysłali ultimatum Khalidowi, który właśnie został nowym władcą, żądając, aby nakazał swoim siłom ustąpić i opuścić pałac. W odpowiedzi Khalid wezwał swoją straż i zabarykadował się w pałacu. Siły sułtana poniosły straty w wysokości 500 ofiar, podczas gdy tylko jeden brytyjski marynarz został ranny. Podczas bitwy o Hastings obie strony uzgodniły między sobą, że każdego dnia o tej samej godzinie przestaną walczyć, aby zjeść obiad. Dziękujemy za oglądanie. Podobało Ci się? Subskrybuj nasz kanał. Już wkrótce kolejne odcinki.